Witam Was, bracia i siostry. To jest naprawdę przywilej. Nie ma tak ważnej i pięknej uroczystości na całym świecie, jak spotkać się z samym Bogiem w gronie Jego dzieci. To jest niezwykłe. I to jest wielkie wyróżnienie i chcemy też z tego korzystać, tym się cieszyć. Ja chciałbym dzisiaj, abyśmy przejrzeli trochę, będę miał trochę nietypowy może sposób, chciałbym się dzielić myślami z Bożego Słowa. Jesteśmy w czasie, kiedy myślimy szczególnie o tym, co Pan Jezus dla nas uczynił. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy grzesznikami. W naturalny sposób nasz, ludzki, grozi nam to, że rzeczy, które już, do których się przyzwyczajamy, jakoś mogą nam powszednieć. Ale to jest, to miłość Boga do nas jest motorem życia, sednem życia człowieka, może być. I myślę, że na wszelkie sposoby, zresztą Pan Jezus nas do tego zachęca, abyśmy odnawiali, odświeżali naszą relację z Nim. Zresztą tak jak samo, jak tego potrzebujemy chociażby w naszych innych relacjach cielesnych, czyli w relacji mąż-żona, rodzic-dziecko i wszelkich innych. Dlatego, że widzimy, co się dzieje, kiedy ludzie przyzwyczajają się i już pewne rzeczy traktują jako normalne. Brak już jest wdzięczności i zadowolenia i później zaczyna się rozkład stopniowy, awersje i dochodzi do bardzo przykrych sytuacji. Natomiast mamy powody po temu, aby odnawiać naszą wdzięczność i naszą radość, którą mamy z powodu Jezusa. Myśmy dzisiaj już słyszeli z Bożego Słowa ten fragment, który mówi o tym, w jaki sposób to apogeum zbawienia następowało, co się działo. Natomiast zbawienie Pana Jezusa rozciągało się przez całe Jego życie. Oczywiście nastąpił punkt kulminacyjny i dopełnienie tego, co najistotniejsze, ale Pan Jezus nasze brzemiona i nasze grzechy nosił przez całe swoje życie. Był świadectwem, był świadkiem i to, co przypieczętował swoim poświęceniem, ostatecznym swoją śmiercią, było jakby kumulacją tego, co przez całe Jego życie miało miejsce. Ja chciałbym zrobić właśnie taki przegląd pokrótce tego, jak Pan Jezus nosił brzemiona naszego grzechu i przekleństwa naszych grzechów przez całe swoje życie w różnych sytuacjach. To były sytuacje związane nie z nami osobiście, ale myślę, że jesteśmy w stanie bez problemu przy odrobinie szczerości i wejrzenia w siebie znaleźć siebie w tych różnych sytuacjach, zreflektować się i właśnie odnowić naszą wdzięczność do Jezusa. Chciałbym oprzeć te myśli na Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza. I nie będę czytał tekstów, dlatego że one, no jest ich zbyt wiele. Myślę, że będziemy kojarzyć sytuacje, jak one przebiegały. Na początku swojej służby, tak jak żeśmy dzisiaj też przypominali sobie, na końcu służby Pan Jezus spotkał się i zresztą w trakcie swojej służby się często też z tym spotykał z wyzwaniem. Jeśli Ty jesteś Bożym Synem, jeśli potrafisz, jeżeli prawdą jest to, co tu deklarujesz, kiedy Pan Jezus rozpoczynał swoją służbę, to miało miejsce kuszenie przez szatana. Celem szatana było odwieść Jezusa właśnie od tego finału, od tego, żeby nie poszedł na krzyż, żeby nas nie zbawił. Szatan chciał panować nad człowiekiem. I już miał bardzo wiele wpływu na człowieka i nie chciał, aby człowiek był w jakikolwiek sposób zbawiony. Bardzo podstępnie podchodził Jezusa i mówi, jeśli jesteś. Wiecie, Pan Jezus mógł oczywiście się wzburzyć i pokazać szatanowi, żeby nie miał żadnych wątpliwości, kim jest i co potrafi.
Natomiast przez całe życie Jezusa wyrażała się ta niezwykła pokora i znoszenie tego każdego brzemienia, które miało miejsce. I teraz tego, aby krok po kroku cierpliwie znosić w miejsce człowieka konsekwencje naszego upadku i naszego grzechu. W 4 rozdziale dalej widzimy tej Ewangelii Łukasza, Pana Jezusa w Nazarecie, w jego miejscowości, w której się wychował. I widzimy, oczywiście Pan Jezus też miał te uczucia ziemskie, bo miał te ziemskie więzi. Był związany z tą miejscowością, z tym miejscem, z tymi ludźmi, których tam przecież spotykał nieraz wcześniej w swoim życiu. I miał nie mniejszą miłość do ludzi, do mieszkańców Nazaretu. Natomiast kiedy tam czytał słowo i przemawiał w synagodze, można było po tym wstępnym, można powiedzieć nawet entuzjazmie, kiedy mówił o spełnieniu proroctwa, nawet kiedy powiedział o tym, że dzisiaj to słowo spełniło się w waszych uszach, jeszcze to było do przyjęcia. Natomiast potem, kiedy też wiedział o tym, że Izraelici zadufani bardzo w sobie z powodu swojej historii i szczególnego błogosławieństwa i takiej szczególnej Bożej opatrzności są bardzo oporni w przyjmowaniu Ewangelii i wiedział o tym, co tam się dzieje, kiedy na to zwrócił uwagę, kiedy wspomniał o w czasie głodu, o wdowie ubogiej w Sydonie, czyli poza Izraelem, do której Bóg posłał proroka i pożywienie. No, wiemy, Izraelici na takie rzeczy reagowali bardzo ostro. Oni czuli się bardzo mocni jako synowie Boży. Kiedy wspomniał kolejną historię o tym, że było wielu trędowatych w Izraelu, a tylko do Naamana, Syryjczyka, znów spoza Izraela, był posłany prorok z uzdrowieniem. Wtedy ich egoizm już rzeczywiście wybuchnął i to myślenie dało bardzo mocno sobie znać. Zmieniła się bardzo natura i ich postawy i w jednym momencie wzburzeni spychali Pana Jezusa na brzeg skały, aby Go zrzucić, aby Go zniszczyć. Oczywiście to szatan prowokował tę sytuację i Pan Jezus dla nas znosił te znieważenia. Kiedy dalej czytamy, jak Pan Jezus uzdrawia i wypędza demony, to widzimy opór demonów w tych opętanych, którzy między innymi wyrażają się w taki sposób: cóż my mamy z Tobą, Jezusie? Przyszedłeś nas tu przed czasem dręczyć? Pan Jezus znosił to. Pan Jezus takie traktowanie nawet przez demony, przez Jego największych wrogów, których znów mógł w jednym momencie unicestwić i zniszczyć. Pan Jezus to wszystko znosił i to były kolejne etapy Jego dążenia do naszego ostatecznego zbawienia. Dalej w 7 rozdziale czytamy o morderstwie. To było szczególne morderstwo związane ze współpracownikiem Pana Jezusa, Janem Chrzcicielem. Jan Chrzciciel występował podobnie jak Pan Jezus w Duchu Bożym. Nie był doskonały, ale był posłany przez Boga, był napełniony Duchem Świętym, był prowadzony przez Ducha Świętego. I w tym momencie kolejna przeszkoda, kolejne, można powiedzieć, zniechęcenie. Po ludzku to są ciągłe ciosy, które są wymierzane w tą służbę po to, aby przeszkodzić naszemu zbawieniu. Jan Chrzciciel zostaje zamordowany, Pan Jezus ma chwilę refleksji, modlitwy, ale idzie dalej do przodu. On to wszystko przyjmuje w łączności ze swoim Ojcem. Potem następnie czytamy w tym rozdziale między innymi, nie jestem w stanie oczywiście zahaczyć o wszystkie sytuacje, nawet te, które są spisane, a już nie mówiąc o tych, które nie są spisane, tak mówi Jan, dlatego że no nie jest możliwe, aby wszystkie te szczegóły z służby i życia Pana Jezusa wymienić i spisać. Natomiast niektóre z nich, myślę, że mogą tworzyć nam coraz bardziej klarowny obraz, jak Pan Jezus dzień po dniu, krok po kroku,
zmierzał się w tej walce, w poświęceniu, w uniżeniu siebie samego, dlatego że miał na wizji, miał na celu ten ostateczny moment, kiedy doprowadzi do naszego wyzwolenia i przez ofiarę siebie samego za nasze grzechy wprowadzi nas do synostwa Bożego. Widzimy, że Pan Jezus jest u Szymona Faryzeusza i tam znów musi odpierać ataki, które cieleśni ludzie przypuszczają na pokutującą grzesznicę. Kolejna osoba, która jest dotknięta Bożym działaniem, natomiast jest tu atak na nią i kobieta, która wychodzi z swojej grzeszności, która roni łzy pokuty, która namaszcza Pana Jezusa, która całuje Jego stopy, która ma taką niesamowitą wdzięczność, która odebrała tę Bożą łaskę i zrozumiała ją, w tym momencie jest atakowany na to, że on się brata z grzesznikami. Jego natura nie miała z tym problemu. Ludzie niestety tak. Dalej w 8 rozdziale spotykamy historię, w której widzimy presję rodziny. Wiemy już o tym nawet ze wcześniejszych fragmentów z dzieciństwa Jezusa, że Pan Jezus w niektórych sytuacjach nie był zrozumiany nawet przez tak bogobojne osoby jak Marię i Józefa. O Józefie wiele nie czytamy, bardziej jeszcze o Marii, troszkę później, dłużej. Natomiast tu jest ukazana grzeszna natura. Nawet takie osoby jak Maria, które były poddane i służebnica pańska, miała problem z tym, aby w swojej grzeszności wszystko widzieć Bożymi oczami i aby się z tym godzić. Niekiedy, już nie mówiąc o innych krewnych Pana Jezusa, kiedy widzimy o tym, że jest nawet posądzany o to, że odszedł od zmysłów i kiedy próbują go nawet siłą wyciągnąć z tej służby, którą dokonuje. Życie Jezusa nie było łatwe. Ono było ciągle związane z atakami i to największego kalibru, z presją z różnych stron, praktycznie z każdej strony i napotykał na niezrozumienie i oskarżenie. Później widzimy historię, w których ci jego wybrani uczniowie, którzy byli blisko niego, w wielu sytuacjach wykazywali brak wiary. Nie byli w stanie często przeskoczyć przez swoją ludzką obawę, strach i przejść do ufności i do odpoczywania w tym, który jest wszechmocny. Kiedy rozpętała się burza, a Pan Jezus spał w łodzi, no niestety oni spanikowali. I znów kolejna próba, ale Pan Jezus radzi sobie z kolejną sytuacją. Uświadamia ich, wyjaśnia im, mówi, że potrzebna im jest większa wiara, że powinni zwrócić uwagę na Niego i ufać głębiej. Potem mamy historię, w której widzimy społeczeństwo i reakcję na sytuację, kiedy opętany człowiek zostaje uzdrowiony. Dla Boga nie było ceny, aby tego człowieka wyratować. Pan Jezus miał współczucie dla niego, miał miłość i niezależnie od ilości tych świń, które trzeba było poświęcić, on wygonił te demony z tego człowieka. Natomiast reakcja tej społeczności była bardzo przeciwna, bardzo wroga i oni niestety z powodu materializmu i tego, co stracili, nie chcieli mieć Jezusa na swoim obszarze. Nie widzieli Jego błogosławieństwa, widzieli zagrożenie.
Widzieli, że Pan Jezus jest zbyt radykalny dla nich. Pan Jezus dalej nosi te różne brzemiona w następnych sytuacjach, które go spotykają. W 9 rozdziale czytamy o tym, że przypomina, czy przekazuje uczniom trudną dla nich informację, którą oni ciągle mają problem, żeby ją przyjąć. To jest informacja o tym, że jest konieczne, aby on był odrzucony, cierpiał i aby został zabity. Dlatego, że ofiara za grzeszność nas musi być dopełniona, jeżeli mamy być zbawieni. To ciągle spotyka się z niezrozumieniem nawet jego uczniów. Później przekazuje im informacje o tym, jeżeli chcą być jego uczniami, to konieczną rzeczą jest brać krzyż. To jest brać trudy, doświadczenia. I to znów napotyka na opór. I tu znów uczniowie nie są gotowi brać obciążenia, on raczej myślą do przodu o królestwie, które on ma założyć i o rolach, które oni tam mogą pełnić. Ale Pan Jezus mówi o tym, kto teraz w tych różnych trudnych sytuacjach wstydzi się mnie i mojej Ewangelii, to wtedy i ja będę się go wstydził. To były trudne konfrontacje, dlatego że Pan Jezus przyniósł nową wizję, Bożą wizję, wizję zwycięstwa, wizję pokoju, wizję oderwaną od tej ziemskiego stylu życia, grzesznego, który prowadzi ludzi do niewoli, do walki, do niepokoju, do strachu. I krok po kroku tą wizję starają się przekazywać. Kiedy czytamy dalej o przemienieniu Pana Jezusa, był to piękny moment, kiedy Pan Jezus objawia jakby część swojej chwały. I w tym momencie Piotr, który wyraża jakby może w tym momencie wolę uczniów, mówi o tym, jest tu fajnie, jest tu dobrze, jesteśmy gotowi, żeby zrobić namioty. Czyli chcieliby w takiej dobrej, fajnej atmosferze poprzebywać. Natomiast nie załapali tego, że głównym tematem spotkania Jezusa z Mojżeszem i z Eliaszem była jego śmierć. I to był temat ich rozmowy. Ta myśl towarzyszyła Jezusowi i niestety napotkała tu znów na zupełnie inne myśli i odczucia uczniów. Dalej widzimy sytuację, która była prawdopodobnie więcej niż jedna, w której uczniowie dyskutują, a wręcz jakby przekomarzają się czy sprzeczają na temat wielkości, kto z nich jest największy. Nie było to łatwe dla Jezusa, kiedy On, będąc Bożym Synem, zniżył się tak bardzo, przyszedł i służył. I kiedy widzi, że uczniowie jakby w blasku Jego wielkości, która bierze się z usługiwania i z uniżenia, chcą być po ludzku wielkimi. To było brzemię, które Pan Jezus znosił. Daje im przykład dziecka i mówi, stańcie się tak szczerzy, tak bezpośredni, jak dziecko, bo w innym przypadku, jeżeli wy patrzycie na to, kto z was jest większy, to nie jest droga do prawdziwej wielkości. Wypowiada się też przy okazji tego, że uczniowie mówią mu, zwracają uwagę na to, że są pewni ludzie, którzy nie chodzą z nimi, a jednak wykonują jakby służbę Bożą. Wyganiają demony. Pan Jezus nie ma w stosunku do tej grupy ludzi
jakiejś awersji, nie czuję jakiegoś dystansu czy wrogości. Reakcja uczniów natomiast jest taka, no zabroń im, my tu jest ta grupa zwycięstwa. My jesteśmy tu twoimi prawymi rękami. I Jezus mówi, nie zabraniajcie im. Oni bardzo szybko urośli do rangi sędziów. Uczynili siebie wysoko w hierarchii ważności. Pan Jezus, mimo tego, że mógł osądzać, znał ludzkie serca, znał ludzkie przestępstwa. Nie miał z tym tego problemu. Następna sytuacja, która jest opisana w 9 rozdziale, mówi o Samarytanach, kiedy Pan Jezus szedł z uczniami do Jerozolimy i chciał po drodze zanocować w Samarii. I tam, ze względu na to, że szli do Jerozolimy, niestety Samarytanie nie udzielili im noclegu. No i znów było następne zmaganie, bo uczniowie widzieli, no jak to? Spuścić ogień i po prostu pokazać im, jak niegodziwie postępują. Nie takie było serce Jezusa. Nie takie było Jego myślenie. Jezus nie szuka zemsty. Przy innej okazji czytamy dalej w tym 9 rozdziale sytuację, w której Pan Jezus zwraca uczniom uwagę na to, że jeżeli ktoś chce być Jego uczniem, to musi być gotowy na to, że na przykład nie będzie dachu nad głową. Mimo tego, że lisy mają, ptaki mają, ale tu mogą być różnego typu wyrzeczenia potrzebne. I tu znów spotyka się to z trudnością. W 10 rozdziale dalej czytamy na temat Chorozynu, Betsajdy, Kafarnaum, miast, z powodu których Pan Jezus znów miał smutek głęboki w swoim sercu. Dlatego, że wiele widzieli, mieli wiele świadectw, a nie pokutowali. Jakże wielki smutek w jego sercu z tego powodu. To było następne brzemię, które Pan Jezus nosił w swoim sercu. A później widzimy piękną modlitwę Pana Jezusa, kiedy dziękuję Ojcu za prostaczków, za ludzi prostych, bezpośrednich. I ta modlitwa jest jakby przeciwko tym, którzy się wymądrzają, którzy czynią siebie wielkimi. To był następny obraz Jego serca. Jak Jezus jest blisko tym, którzy mają szczere i otwarte serce i nie oczekuje niczego innego od nich. Później widzimy historię, w której Pan Jezus mówi o miłosiernym Samarytaninie. Pan Jezus widział, jak ludzie wokół Niego, jak uczniowie nawet, dystansują się i podał im tą historię, przekazał im i pokazał im, że miłość, naturalna Boża miłość funkcjonuje niezależnie od ludzi, od grupy, od jakichkolwiek okoliczności. Miłość jest to po prostu nastawienie, Boże nastawienie w stosunku do kogokolwiek innego, życzliwości, pomocy. Uczniowie też mieli z tym problem. Pan Jezus korzysta z gościnności Marty i Marii, a jednak przy tej całej sytuacji nie tak bardzo cieszy się tym, że jest zastawiony stół i że Maria naprawdę dobrą ucztę przygotowała, ale Pan Jezus zwraca uwagę znów na to, co umyka, a tym jest ważność Bożego Słowa, a tym jest ważność Bożej nauki. I to też było zupełnie coś innego niż atmosfera, w której żyli ludzie. Ja myślę, mam nadzieję, że my w tych różnych sytuacjach staramy się też znaleźć siebie samych
i sprawdzać nasze serca i patrzeć na nasze reakcje, jakie one są właśnie w podobnych sytuacjach. Bo po to to słowo zostało nam dane. Pan Jezus też widzi, że ludzie, nawet uczniowie, Izraelici, mają problem z widzeniem, jak dobry jest Ojciec. I dlatego znów przy następnej okazji mówi, że Ojciec w niebie ma dobrą wolę. Dlatego bez obaw możecie modlić się o dobre rzeczy i je otrzymacie. Możecie modlić się o Ducha Świętego. W 11 rozdziale widzimy, że następna walka, która jest przeciwko niemu wytoczona, to jest oskarżenie, można powiedzieć o to, co najgorsze, o współpracę z szatanem. Niektórzy posuwali się tak daleko, że tego, który był czystą Bożą miłością i Bożą prawdą, oskarżali o to, że ma związek z demonami i że występuje jakby w imieniu szatana. To było straszne. To było straszne i to była walka wytoczona przeciwko Panu Jezusowi. Później Pan Jezus podaje pewną ilustrację i mówi o tym, że pewnie widział niejedną taką sytuację i mówi o niebezpieczeństwie wymiecienia serca, używa przykładu komnaty, wymiecienia, wyczyszczenia i udekorowania na dodatek i pełnego zadowolenia z tego powodu. Ale Pan Jezus mówi, tam następuje dramat. Tam wchodzą jeszcze większy zestaw demonów i tam robi się jeszcze większe piekło. Dlaczego? Dlatego, że to mieszkanie nie zostało zasiedlone przez Boga. Dlatego, że nastąpiło tylko oczyszczenie. Można by powiedzieć, mi to się kojarzy z takim ludzkim, dobrym życiem, kiedy ktoś może uporządkuje, a coś zrobi dobrego w swoim życiu, może pozbędzie się jakichś trudnych rzeczy, może jakichś nałogów, staje się dobrym człowiekiem. To nie wystarcza. Szatan ciągle ma do takiego miejsca przystęp wtedy, kiedy nie ma tam Boga, który może go pokonać. Ostrzeżenie przed powierzchownością. Tam, gdzie nie ma głębi relacji z Bogiem i szczerości, tam szatan ma znów przystęp. Dalej czytamy historię o kuszeniu Pana Jezusa o znak. I to była następna walka. Pan Jezus nie okazał następnego znaku, wiele ich uczynił do tej pory. Czyli myślę, że w naszym życiu też tak jest. Przecież ile razy doświadczyliśmy Bożej ingerencji, Bożego działania, czy w naszym osobistym życiu, czy w życiu bliskich wokół nas, czy innych świadectw, tego jest tysiące. A może kusimy nieraz Boga, Panie, zrób to i oczekujemy na to, że On to zrobi, coś, co wydaje nam się, że powinno mieć miejsce. A kiedy nie, różnie postępujemy. Pan Jezus mówi, takiego kuszenia nie będzie respektował. Następna walka była związana z demaskowaniem obłudy faryzeuszy. Nie jest to łatwe pokazać, że ktoś robi coś niewłaściwego, a już pokazać, że jest fałszywy, że oszukuje. To jest bardzo trudne. Mówił o misie, która jest z zewnątrz wyczyszczona, ale wewnątrz pełna brudu. To był obraz faryzeuszy. Między innymi, albo oni byli takimi symbolicznymi przedstawicielami tej ilustracji, natomiast to jest sytuacja, która grozi każdemu człowiekowi. Z zewnątrz, tak żeby wyglądało ładnie, a wewnątrz nikt nie widzi. Dalej w 12 rozdziale czytamy, Pan Jezus mówi o tym, żeby nie bać się. Widział, jak ludzie boją się śmierci swojego ciała. I pewnie w związku z tym mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Tu znów toczyła się walka.
później mówi, nie troszcie się. Wiele materializmu, nawet w tamtych czasach było, każdy zabiegał o to, co będzie jadł, jak się urządzi. A Pan Jezus mówi coś nawet przeciwnego, nie troszcie się, ale nawet sprzedawajcie to, co macie, jeżeli macie coś z naddatku, sprzedajcie i zatroszcie się o tych, którzy nie mają. Dajcie jałmużnę. Zupełnie szokujące. Pan Jezus wprowadzał to Boże myślenie na tym bardzo twardym gruncie, gdzie bardzo trudno ludziom było się z tym godzić. Mówił o potrzebie czujności, o gotowości na przyjście Pana i o tym, że jeżeli ktoś lekceważy to, że kiedy przyjdzie Pan, to prawdopodobnie zostanie zaskoczony. Jedynym właściwą postawą i rozwiązaniem jest bycie ciągle w czujności. Czy to jest dla nas aktualne? Jezus jest bodźcem do podziału. Dalej o tym czytamy. On nie wnosi świętego spokoju, tak jak ludzie często mówią i jak dzisiejszy świat to lansuje. Nikomu nie wchodzi w drogę, jest tolerancja i poszanowanie dla każdego. Jezus preferuje odkrycie prawdy do tego stopnia, że nawet ojciec i syn, najbliższe relacje są w stanie wojny, dlatego że po prostu jest życie i śmierć, jest fałsz i jest prawda obok siebie. Pan Jezus zachęca do przechodzenia przez wąską bramę. Wąska, przez którą niewielu przechodzi. Nie z tłumem, ale tam, gdzie jest refleksja, szczerość. Dlatego, że wielu będzie chciało wejść przez tą wąską bramę, ale nie będzie mogło. Chce wielu, niewielu przejdzie. Pan Jezus przeżywa, w 13 rozdziale, tutaj czytamy, los Jerozolimy. Nie jest mu obojętne to miasto. Bóg się o niego troszczy. Mówi tak wiele razy, jak kokosz chce ochronić swoje pisklęta pod swoje skrzydła. Próbuje to zrobić. Jakże przykre jest to, że nie poznałeś czasu swojego nawiedzenia. Czas nawiedzenia. Czas, w którym czujemy, że Bóg dotyka naszego sumienia, że coś powinniśmy zrobić, że pewne rzeczy powinniśmy uregulować. Tak ważną rzeczą jest baczyć na czas Bożego nawiedzenia. To, co żeśmy dzisiaj też słyszeli w 15 rozdziale, czytamy o tym, o czym uczniowie pewnie też nie za bardzo zdawali sobie sprawę, już nie mówiąc o tym pospolity lud, jak ważne jest nawrócenie jednego grzesznika. Niebo w tym momencie się całe raduje. Co robi człowiek? Czy cieszy się? Czy rzeczywiście ma powód do niesamowitego świętowania? Pan Jezus przedstawia ilustrację marnotrawnego syna i jest to pewnego rodzaju dramat miłości Ojca. Dlatego, że miłość Ojca jest bardzo, bardzo daleko idąca. Jest to piękna ilustracja, która powinna odświeżyć w umysłach słuchaczy to, że Bóg naprawdę kocha człowieka. I tak samo jak i w naszej pamięci. Dalej w 16 rozdziale Pan Jezus w związku z tym, jak mówi o tym, żeby używać mamony do właściwego celu, faryzeusze naśmiewają się, oni są chciwi, dla nich jest to jakieś naiwne, a Pan Jezus mówi, to co wyniosłe w oczach ludzi jest obrzydliwe w oczach Boga. Jaka następna konfrontacja? Popatrzmy, jak wiele, praktycznie sytuacja po sytuacji widzimy, jak świat, jak Żydzi, Izraelici, nawet duchowni, a nawet uczniowie Jezusa często mają zupełnie inne myślenie i wyobrażenie. Pan Jezus przedstawia ten właściwy obraz i chce naprostować to myślenie.
W 19 rozdziale, przepraszam, w 16 jeszcze rozdziale czytamy o tym, jak Pan Jezus ostrzega przed wyborem doczesności. Tam mamy ilustrację bogacza i Łazarza. Zdecydowana większość, prawie wszyscy chcieliby być takimi bogaczami. A Pan Jezus mówi, uważajcie, w co inwestujecie, bo jeżeli w doczesność, to jesteście na śliskim gruncie. Później w 17 rozdziale prostuje ich myślenie i znów jest ta walka, kiedy uczniowie odganiają tych dzieci, dlatego że no, dzieci są zbyt małe do tego, aby tu w naszych poważnych sprawach brać udział. To jest jeszcze inna, przepraszam, sytuacja, w której Pan Jezus mówi o gorszeniu tych małych, na których często nie zwracamy uwagi, dlatego że po prostu nie poskarżą się, nie zdemaskują nas, są słabi, mali. A Pan Jezus mówi o tym, biada, jeżeli lekceważymy je i stajemy się dla nich w jakikolwiek sposób zgorszeniem, nie zauważamy albo wręcz pogardzamy. Pan Jezus też widzi, że ludzie zajęci są doczesnym życiem, żenią się, budują i mówi, że Królestwo Boże przychodzi niepostrzeżenie. Wtedy właśnie, kiedy ludzie będą zaangażowani w to normalne życie, a gdzieś wieczność i relacja z Bogiem gdzieś będzie na dalszym planie. Kto chce swoje życie zachować, utraci je, mówi. I tak sytuacja po sytuacji. Pan Jezus mówi o lekceważeniu innych. Używa przykładu faryzeusza i celnika. Ten faryzeusz, który modli się i myśli o sobie tak bardzo górnolotnie i myśli, jak jest dobry, święty, jak Pan Bóg o nim dobrze myśli. Okazuje się, że on nie zostaje wysłuchany w przeciwieństwie do celnika, który bije się w piersi. Później mamy tą sytuację z dziećmi i gromieniem, kiedy Pan Jezus mówi, musicie się stać jak dzieci. W 18 rozdziale dalej mamy sytuację bogatego młodzieńca i Pan Jezus znów mówi o czymś, co uczniom nawet jest trudno przyjąć. Posiadanie i gromadzenie stanowi zagrożenie dla wiecznej inwestycji. Ale to kto może być zbawiony? No, to trzeba przemyśleć głębiej. Jezus przez całe swoje życie jest świadomy tego, że zostanie wydany, wyśmiany, ubiczowany i zabity. Żyje w świadomości tego. Popatrzcie, jak żyje nam się w sytuacji, kiedy, nie wiem, może jakaś nawet błaha sprawa, dentysta. Masz umówioną wizytę u dentysty za 2 miesiące i nie lubisz tego chodzić do dentysty. Bo wiesz, że to z jakimś nieprzyjemnością się wiąże. Może operacja, może jeszcze coś poważniejszego. I kiedy, patrzcie, kiedy żyjesz w perspektywie takiego trudnego wydarzenia, jak reagujemy, co się w naszym wnętrzu dzieje, co przeżywamy. Pan Jezus nie żył w perspektywie wizyty u dentysty, ale o wiele, wiele poważniejszych prób i doświadczeń. I tutaj, jak widzimy, praktycznie chwila po chwili, dzień po dniu, sytuacja po sytuacji, to Boże spojrzenie napotyka na olbrzymie przeciwności ze strony ludzi. W 19 rozdziale Pan Jezus znów zwraca uwagę na to, bo pewnie widzi, że ludzie bardzo nonszalancko podchodzą do kwestii tego, co otrzymują, co mają do dyspozycji. Przedstawia historię Pana i podwładnych i szafowania tym minami. I zwraca uwagę na istotę odpowiedzialności. To jest tak naturalne, że jeżeli coś dostajemy, to z tym tytułem związana jest jakaś nasza powinność. A wielu ludzi myślało, że mają no to dla ich dyspozycji i nikomu nic do tego. Nie, szczere spojrzenie jest inne i Pan Jezus pomaga tu zdać sobie z tego sprawę.
Później widzimy już w 19 rozdziale, ten tydzień się zaczyna, wjazd Jezusa do Jerozolimy. Myślę, że to jest niezręczna sytuacja dla Pana Jezusa, dlatego że On wie o tym, wjeżdża też specjalnie na ośle, wie o tym, że będzie wyśmiany i uśmiercony, będzie pohańbiony, a oni witają Go jak króla, wołają. Niezręczna sytuacja, ale popatrzcie, oni znów nie wgłębiają się w to, co mówią Pisma. Jaki będzie ten Mesjasz pokorny, jedzie na osiołku. I wiele opisów Jego osobowości. Później znów widzimy, że Jezus płacze nad Jerozolimą i mówi, gdybyś poznało czasu swego nawiedzenia. Później wypędza przekupniów ze świątyni. Nie dlatego, że po prostu się zdenerwował, ale przede wszystkim dlatego, że tu nastąpiło olbrzymie rozminięcie się z tym, do czego ta świątynia miała służyć. Mamy wiele, wiele sytuacji. Ja może już nie będę omawiał tych rzeczy związanych. Jest ich naprawdę, naprawdę wiele. Praktycznie można powiedzieć, co krok, co dzień, co wydarzenie to przeciwności. To cielesne, ludzkie, egoistyczne myślenie. Później napotykamy na stopniowe, coraz bardziej poniżenie Jezusa przez, można powiedzieć, wszystkie warstwy społeczne, przez wszystkich, którzy Jezusa napotykają. Jezus wszystko przyjmuje to w pokorze, dlatego że nie chce zrezygnować z tego, aby dopełnić zbawienia. Musiał zostać uznany winnym. Musiał być tak potraktowany, jak myśmy powinni być potraktowani z powodu naszych grzechów i naszych przewinień. Nie było aniołów, którzy by mogli Go wesprzeć. Ojciec odwrócił się od Niego. Ale Jezus miał przed sobą ciągle ten wyraźny cel i wypełnił wszystko to, co zostało powiedziane. W każdej sytuacji poddał się woli Ojca. Zapłacił pełną cenę. Nie pozostało nic z naszych przewinień, naszych przestępstw, naszego zła, za co kara nie spotkałaby Jezusa. Z naszej każdej złej myśli, intencji, oszustwa, egoizmu, czegokolwiek niewłaściwego. To jest Jego miłość, którą nic nie powstrzymało, aby powiedzieć dość. Dzisiaj mówimy głównie na temat śmierci Pana Jezusa, ale wiemy o tym, że perspektywa i dalsza część jest chwalebna. I to jest Boży porządek. Pan Jezus się uniżył, a został później wywyższony. Chciałbym jeszcze raz, abyśmy zwrócili uwagę na naszą odpowiedzialność i na naszą rolę w tym. Ci ludzie są zdolni do wielkich dzieł, do sporego wysiłku. Żeby coś przygotować dla swojej wygody albo dla swojej chwały. To są często naprawdę ciężka praca jest włożona i wysiłek, aby coś dla siebie zrobić. Chciałbym, abyśmy zadali sobie pytanie, co jesteśmy gotowi zrobić? Co robimy dla Jezusa? Co poświęcamy, ja i ty? On poświęcił wszystko. Nawet swój szacunek, swoje traktowanie, swój czas, wszystko, co posiadał, wszystkie swoje umiejętności i możliwości. Jak bardzo jesteśmy wdzięczni. Jak bardzo nasze serce jest wdzięczne Bogu. Jak bardzo chcemy Mu wyrazić tą naszą wdzięczność na wszystkie sposoby, jak to tylko jest możliwe. Jeżeli serce jest szczere, to tak się to dzieje. Walczmy o to szczere serce przed Bogiem. On chce nam je dawać, odnawiać. Nikt z nas nie jest doskonały. Wszyscy popełniamy mnóstwo grzechów, uchybień, błędów. Wszyscy popadamy w grzechy. Wszyscy jesteśmy z natury egoistami i grzesznikami.
ale Pan Bóg chce nas przemieniać na obraz Pana Jezusa. Tak abyśmy mogli przez całe nasze życie śpiewać z radością: wszystko Tobie dziś oddaję. I nie mieli mieszanych uczuć, ale mieli poczucie takiej dobrej wymiany, choć z naszej strony niedoskonałej, ale wymiany, kiedy Jezus daje wszystko ze swojej strony, a my staramy się dać też jak najwięcej, ile możemy z naszej strony. Bogu niech będzie chwała za Jego wielki dar, za Jezusa, za Jego poświęcenie, za Jego walkę każdego dnia, za Jego zapieranie się siebie. To nie był tylko moment śmierci, to było całe Jego życie poświęcone i oddane dla nas. Jemu niech będzie za to chwała. Amen.